Od 9 marca funkcję prezesa Zarządu Geotermii w Grudziądzu pełni pan Piotr Grzymalski. Przypomnę, że aplikację do konkursu na prezesa geotermii złożyło 8 kandydatów. Warunki formalne określone w regulaminie spełniło 6 osób. W ramach drugiego etapu osoby te były zobowiązane do przedstawienia koncepcji funkcjonowania spółki. 5 osób dostarczyło dokumenty i wzięło udział w drugim etapie postępowania konkursowego. Rada Nadzorcza Geotermii Grudziądz powołała na stanowisko prezesa zarządu pana Piotra Grzymalskiego. Piotr Grzymalski pochodzi z Grudziądza. Ukończył Wydział Ekonomiki i Organizacji Produkcji Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku Ekonomika i Organizacja Przemysłu. Ponadto studiował w Wyższej Szkole Ludowej w Lübecku w Niemczech. Przez ponad 12 lat pracował dla międzynarodowego koncernu handlowego, gdzie zajmował się m.in. zarządzaniem i kontrolą przedsiębiorstw. Pan prezydent dokonał wyboru nowego szefa grudziąckich solanek, grudziąckich geotermii. Czy w złożonej ofercie i w dokonanym wyborze nastąpił jakiś przełom? Czy ta oferta związana jest z jakąś szczególnie nową propozycją zagospodarowania grudziąckich solanek? Czy mógłby pan przybliżyć więcej szczegółów, kilka zdań powiedzieć co do zasadności tego wyboru i czy ten wybór przekonał komisję konkursową? Mogę uzyskać taką informację, bo wszyscy z wielką troską patrzymy na przyspieszenie sytuacji związanej z grudziąckimi solankami, na wykorzystanie tych wód, co niestety dzieje się w tempie całkowicie żółwim. Proszę. Panie radny, ja czytałem i powtórzę, że Rada Nadzorcza wybrała prezesa solanek, to są kompetencje Rady Nadzorczej, nigdy nie ingerowałem i tu też nie ingeruję. Natomiast po zakończonym przebiegu konkursu, o którym przeczytałem i zapoznałem, że był dwuetapowo, ile osób było, ile było w drugiej części, Rada Nadzorcza zaproponowała i wybrała, to nie są kompetencje prezydenta, w tym tylko Rady Nadzorczej, na prezesa właśnie pana Piotra Grzymalskiego. Zadanie, jakie Rada Nadzorcza przedstawiła i właściciele, wspólnicy, jest takie, żeby uporządkować sytuację techniczną i funkcjonalną grudziąckich solanek. Państwo często tutaj macie ten temat funkcjonowania solanek geotermii pod naszymi obradami w związku z dokapitalizowaniem ze względu na nieustanne remonty. Czyli przegląd techniczny ma nowy prezes zrobić, zmienić wygląd w sensie no, czystości tych solanek, jak również zaproponować nowe rodzaje świadczeń fitness i rehabilitacji. Jest jeszcze troszkę za wcześnie, panie radny, bo pan Piotr Grzymalski pracuje 10 dni. 10 dni, zobaczymy jak to będzie funkcjonowało. Takie pytanie. Ponieważ to przede wszystkim wiem z doniesień medialnych, tak, że pan prezes w trakcie swojej pracy zawodowej był, jak się nie mylę, dyrektorem marketu Real, a później w CV, ale mówię to mam z doniesień medialnych, tylko wiem, że zarządzał własnymi finansami. Czy jeżeli by była taka możliwość, to w dwóch słowach moglibyśmy uzyskać informację, na czym to polegało, no bo powierzamy mu dosyć duży majątek, tak? Ja proszę też, żeby mnie nie zrozumieć źle, że jestem przeciw. Tak mnie to zastanawia, bo ja w pewnym okresie życia też byłem bez pracy i nie potrzebowałem zakładać działalności gospodarczej po to, żeby zarządzać swoimi finansami. Jeżeli by można, to bym prosił. Tak, tak, w dwóch słowach. Czy pan prezes będzie kontynuował koncepcję rozwoju grudziąckich solanek, która się tutaj na tej sali pojawiła? To państwo zaproponowali pewną koncepcję dotyczącą wybudowania grudziąckich solanek w Lesie Rudnickim. Chcielibyśmy wiedzieć, czy ta koncepcja przez nowego prezesa będzie kontynuowana, czy zaproponował zupełnie inną w trakcie chociażby konkursu. Tym bardziej, że pewne koszty, i to wcale nie małe, na koncepcję zostały już wydane, więc chcielibyśmy wiedzieć, czy idziemy w tym kierunku, czy nie idziemy. A jeżeli nie idziemy, to w jakim kierunku idziemy? To jest... Oczywiście zdaję sobie, panie prezydencie, w pełni świadomość, że prezesa wybiera Rada Nadzorcza, ale cieszę się, że temat solanek stał się panu bardzo bliski, że jest pan zainteresowany losem tych solanek i nie tak jak na początku 2006 roku, gdzie deklarował pan
że nie przewiduje w ogóle tego elementu w swojej kampanii, ani w ogóle jeżeli chodzi o przyszłościowe rozwiązania. Natomiast mam wielką obawę, że ten wybór jest tylko wyborem prezesa, który będzie, nazwę to, prezesem kosmetycznym. Będzie tylko poprawiał wizerunek tego, co jest. Nie będzie uzbrojony w żadne środki finansowe dodatkowe. Nie będzie uzbrojony w pozyskiwanie środków z zewnątrz, bo taki sygnał przynajmniej powinien po wyłonionej tej kandydaturze paść, że są jakieś plany, że są jakieś decyzje, które będą skutkowały w niedalekiej przyszłości już nowymi inwestycjami, nie tylko utrzymaniem i konserwacją, kosmetyką, ale nowymi inwestycjami, które to przedsięwzięcie dzisiaj bardzo, bardzo potrzebuje. Dziękuję bardzo. Gdy chodzi jeszcze o uwagi pana radnego Łukasza Kowalskiego, to ja przeczytałem, że 12 lat pracował dla Międzynarodowego Koncernu Handlowego rzeczywiście w Grudziądzu, poza Grudziądzem, gdzie zajmował się między innymi zarządzaniem i kontrolą przedsiębiorstw. Był, że tak powiem, ponad, w realu również, ale ponad realem potem w jakichś ostatnich latach. Sieć Real zmieniła właściciela i otrzymał propozycję pracy poza granicą kraju, z której po prostu nie skorzystał. I w tym momencie założył własną działalność finansową i jak ogłosiliśmy konkurs, to się zgłosił po prostu i został przez Radę Nadzorczą zaakceptowany, jeżeli chodzi o to. Natomiast w koncernie zajmował się zarządzaniem i kontrolą przedsiębiorstw. Jeżeli chodzi o pana, pytanie pana radnego Szymańskiego, to oczywiście koncepcja związana z funkcjonowaniem Solanek w innym miejscu będzie i jest realizowana. Ona jest w tej chwili na takim etapie, że szczegóły są uzgadniane z regionalnym zarządem gospodarki wodnej w Gdańsku, gdzie byłem osobiście dwa razy, związane z lokalizacją tam, o której mówiliśmy na prezentacjach publicznych. To raz, dwa, w aktualnej sytuacji partnerstwa publiczno-prywatnego, ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym podlega zmianie, źle funkcjonuje, mało który samorząd korzysta z tej ustawy, która w tej chwili jest w naszym kraju aktualnym dokumentem. Jest w parlamencie, są w parlamencie zmiany. Kolejna sprawa, to również byłem w Ministerstwie Ochrony Środowiska związanym z tą koncepcją, to jest sprawa współpracy z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych, bo tam to jest ta lokalizacja, więc ta lokalizacja i ta koncepcja idzie swoją drogą i swoim harmonogramem. Ona niestety jest dość długa czasowa, a te pieniądze, które były wydane na wcześniejsze działania, z całą pewnością nie poszły na marne. Wracając do ad vocem pana Kosińskiego, no trudno mi tutaj mówić, bo pan radny mówi o przyszłości, że w przyszłości tak coś będzie, albo w przyszłości tego nie będzie. Poczekamy, jaka będzie przyszłość i zobaczymy, poznamy prezesa po efektach.